Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wielkiego Sklepu. Razem ze mną jest Oliver, który się tutaj schował i trzyma mango, swój ulubiony owoc. Mamy go bardzo mało, musimy zamówić więcej. Ta, na pewno potrzebujemy jeszcze więcej mango. Adidas to cipa i zaczynamy. Czemu obrażasz biednego Adiduska? Co on ci zrobił? Dobra, otwieramy sklep. Trzeba pozbierać hajs. Mamy już poziom 18 na 20 poziomów, więc zbliżamy się coraz bardziej do końca gry. Tylko niestety smutna prawda, nie? Ciekawe, czy będą napisy końcowe. No nie wiem, no. Mam nawet tutaj kupione te regały, ale jeszcze ich nie stawiamy, bo... No, nie stawiamy ich jeszcze. Nie wiem, bo nie ma takiej potrzeby. No tak, w sumie nie ma. No, idziesz do swoich owoców ukochanych, tak? Dawno cię tu nie było, to już do nich przyszedłeś. Coś właśnie patrzę na nie, wyglądają biednie. Zaniedbałem je. No nie, dwa tygodnie, nie, tydzień w to ponad nie grałeś, więc wiesz. Nie wiem, co muszę zrobić. Mango? Czytasz mi w myśle. Mangolor? Jak ja muszę... Trzeba zrobić update mango. Dobra, ja muszę tutaj czekać ceny ustalić, tylko jak to tam było. Coś kosztuje 2,49. Raz, matematyka z Barsonem dosłownie. 2,40 to już tutaj na 3,17. Hop. Okej, okay. Coś kosztowało 2,39. Coś kosztowało 2,39. Na pewno jak 0,10 to 1,26. 1,26. Coś kosztowało 3,49. To trzeba dać 4,45. Jak coś kosztowało 2,30, teraz trzeba tego szukać. Czy coś kosztowało już w historii sklepu 2,39? Chyba nie ma nic takiego. Ale patrząc analogicznie, jak tyle kosztowało tyle, no to będzie 10 groszy mniej, czyli 3,07. No to jest prosta matematyka. Prosta, ale kanapka by nie zrozumiał. Tak, kanapka nie umie w matematykę. Pamiętajcie, drodzy widzowie, kanapka nie umie w matematykę. Więc no. Ale wiesz co odblokowałem, jak ciebie nie było? Dżem truskawkowy. Dżemik. Dżemik. A odblokowałeś syrop malinowy? Nie ma. Ja muszę kupić słone krakersy. Chyba, że mamy gdzieś na zapleczu. No nie mamy na zapleczu słonych krakersów. Nawet nie idź na owocki. Nawet nie idź na owoce. Mango. Może się wyprzeda te mango, wiesz? Może będzie popularne. Może. A to nagle Niki będzie kupować mango, to co zrobisz? Można zrobić promocję na mango, będzie najtańszym produktem. Tak. Co jeszcze chcesz? Frytki do tego może? To jakbyś dało... Jakby dodali mrożone rzeczy, taką lodówkę na mrożone rzeczy, to by było fajne. Może dodadzą kiedyś. Sam bym to zobaczył. Mówiąc szczerze. Tak jak mówiłeś, że na mięso, nie? To właśnie też na takie produkty typu mrożona pizza, mrożone fryty. Mrożony major. Lody! Ej, lody w sumie. Lody dla ochłody. Beskity, sezon na lody by był na przykład? Nie, byłyby pory roku. Sezon na lody byłby w lato i by wtedy najwięcej schodziło. Lody Losko. Dla ochłody. Lody dla ochłody. Okej, okay, wypakowywanie. Na poziomie 19 mamy jakieś inne ciastka. Wodę zwykłą, gazowaną, niegazowaną, jakieś tortille. Więc wiesz. Brzmi jak plan. Tak jest. Ile co kosztuje? Zaraz zobaczamy. 763 dolarki. Jesteśmy bogaci. Bardzo bogaci. No. Dobra, dostawa owoców i warzyw. No, ludzie się stęsknili za osobą, która rozkładała owoce i warzywa. Tak jest. Może nie robiłem tego najlepiej, ale to robiłem.
Jedyne, czym się zajmowałeś, to właśnie były owoce. To była twoja domena. Tak. Dobra. Kiedyś to było. Kiedyś to było! Kurwa! No. Dobra. Chicken noodle soup. Ciu-ciu! Sabotaż! Jaki sabotaż? Gdzie ty uciekasz z tymi płatkami? Uciekam pod sklep. Nie, potrącił mnie samochód. Widzisz, już nie żyjesz. Danie realizmu byłoby fajne. Dostawa dla ciebie. Będziesz dostawowym dzisiaj, wiesz? Czy ty zamówiłeś mango? Nie, nie zamówiłem mango. Spokojnie, nie zamawiałem mango. Mamy za dużo mango już. Spokojnie, nie zamawiałem mango. Tak, żeby ci powiedzieć bardzo ważną informację, nie? Bo no. Ty jesteś jednak menadżerem, nie? Jak coś zużyłem przed chwilą 7 boksów mango, żeby je rozłożyć, więc... No można... spokojnie. Mamy, wiesz, mamy dużo mango. Na zapasy może lepiej zamówić z powrotem 7 boksów. Nie potrzebujemy. Piwo. Masz dynię i cebulę. Dynia i cebula, dobra. Masz do rozniesienia. Zresztą w tym koszyczku. No już tam stoją, nie? Dobra. Nie bierzemy żadnych pracowników? Przyjechał teraz William. Nie widzisz? A, bo oni mają jakoś konkretny tej. Tak, godziny oni mają swoje. A że William nie jest jakiś pracowity, trochę się leni, to przyjechał później, nie? Czemu się spóźnił? Nie wiem. Spytaj się go. William! Dobrze, że nie ma zaplecza, bo by się powtórzyła sytuacja z FNAF-a. Czemu? Co się wydarzyło w FNAF-ie? Biedne dzieci. Nie wiem, nie grałem w FNAF-a dużo. A co mi niektórzy nienawidzą. Adidas. Adidas, jeżeli to słyszysz, to po pierwsze jesteś cipą, a po drugie bardzo kiedyś tak. Dobra, wykładaj, ciężarówka dostawa przyjechała. Kurde, ale ja szczerze, ja bym zrobił kompak do FNAF-a. Ja nigdy nie lubiłem FNAF-a. Jakoś zbytnio trójkę lubiłem tylko. No, ja lubię te główne pierwsze części, od 1 do 4, no i jeszcze Security Breach, szczerze, według mnie nawet się udał, nie? Podobała mi się ta część. Jeszcze Oceana dużo grałem, fajne, bo to fajnie się challenge'owało siebie, żeby spróbować przejść. Grałem w FNAF-a 3, FNAF-a 1, Ultimate Custom Night'a grałem. Tak wygląda moja historia grania w gry z FNAF-a. I tak nie tyle osoby, ale tak samo nagrało więcej FNAF-a. Co, ja grałem w tego telefonowego, Security Breach'a, 6, UCN-a, 1, 2. Okej. Trójki, trójki nie miałem nic do okazji. Chyba tylko... Nie, Heihei chyba miał trójkę, albo ktoś ze znajomych i próbowałem, ale... nie zagrałem dużo. Tylko pierwszą noc, którą się zawsze wygrywa, więc... Dostawa przyjechała. Proszę pana, dostawa przyjechała, proszę wypakować. Już idę. Z Solą się bawiłem. Barson! Co? Co jest? Poczułem tyle cebuli. Cebule mają warstwy. Ogry mają warstwy. Nawet nasi klienci mówią exactly what I need. Nie słyszałeś? Oni chcą cebuli. Okej. No, hakersy nam się kończą trochę. Lever dostawa. Okej. Tutaj trzeba zamówić troszeczkę proszku.
potrzebujemy banana, banana, ogórki, to potrzebujemy, psiego jedzenia nie potrzebujemy, to potrzebujemy, to potrzebujemy. Barson. Słucham cię, Oliver. Czemu się powtarzam sytuację z mango, tylko że zamiast mango jest cebula? Nie wiem, o czym ty mówisz. Jesteś pewien, że nie wiem? Tak, jestem pewien, o czym ty mówisz. We are the champions. We are the champions. No time. I będziemy mieli prawa autorskie zaraz. No. Barson śpiewa prawa autorskie na filmie. I like it, move it, move it. I like it, move it, move it. I like it, move it. To już widzę, co jest namierza się zrobić z tą kubką. Ja tutaj sprawdzam, co mamy w ogóle na zaplecu. Mamy same piwo i nic więcej de facto. I trochę ziemniaków. I trochę energetyków i mleka. Nie mamy nic innego, nie mamy płatek. A to zostało ile sztuk na... 8 nam zostało sztuk na sklepie. Trzeba będzie dostarczyć zaraz. Tak. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Nie wiem, słyszę o zostawie i nie wiem, czemu się bać. Barson! Słucham. Czemu jest tyle cebuli? Cebule mają warstwy. Czemu jest już 27 pudełko cebuli? Barson! Słucham. Po co nam 27 pudełek cebuli? Nigdy nie wiesz, kiedy będziemy potrzebować cebuli. No mango jakoś nie potrzebujemy aż tak bardzo. Cebula, cebula, cebula. Do you like cebula? Tak. To zjedz tą cebulę. Ja powinien dodać opcję jedzenia do tej gry. Byłoby przydatne. Wyszedł taki Oliver i by wszystko zjadł, co jest na sklepie. Cebula. Jak szybko można to zjeść? Przekonajmy się. Dostawa. Nie chcę, ja już wiem, co się szykuje. Czemu cebula? Czemu tym razem akurat cebula? Nie lubisz cebuli? Spoko jest do kanapek. No widzisz. Tak jak ser żółty do naleśników, tak? No. Idealnie się komponuje. Tak, 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 Oliverku, tak. Ser żółty z naleśnikami. Napiszcie, drodzy widzowie, jeśli oglądacie w tym momencie, czy ktoś z was je ser żółty w plastrach z naleśnikami, zwykłymi naleśnikami. Zobaczymy. Zobaczymy to do ciebie, Adidas. Zobaczymy, ile jest dziwaków na YouTubie. Ty, ale patrz, jak nikt nie napisze, to nikt nie nazwiesz dziwakiem. No będziesz jedynym dziwakiem. Ale ja nie napiszę też. Ale wszyscy wiedzą, że ty wpierniczasz naleśniki z żółtym serem. Ale żółty ser jest delikatny i dobry. Ale nie z naleśnikami, które są słodkie. Ale nie, to zależy, jakie naleśniki robisz. Możesz zamiast cukru dać sól. Nie. Jest coś takiego jak naleśniki na słono, Barson, nie? Nie, jesteś dziwnym człowiekiem. Naleśniki z tym. Jeszcze mi może powiedz, że nie można jeść pierogów z truskawkami. Można jeść pierogi z truskawkami. No, no właśnie, no to jest to samo. Nie. Naleśnik z serem. Nie. Ile mamy już tej cebuli? Według szczerym? Chyba 30, nie, nie wiem. 45. Za mało. Mi się wydaje, że 45, nie wiem. Nie liczyłem, po prostu się pogodziłem z faktem, że teraz cebulę bierzesz. Potrzebujemy więcej cebuli. Nie potrzebujemy więcej cebuli. Więcej cebuli, zamawiłem kolejne 27 kartonów cebuli.
Nie rób tego. Już to zrobiłem. Nie no, żartuję, Oliver, bo nie będę cię tak męczyć. Dzisiaj nie trzeba, dzisiaj nie trzeba. Dzisiaj mogę być wolnym człowiekiem. Co to jest wolność według ciebie? Czego nie dostawa. Mogę... Dostawa mówisz? Tak. Aż któż by się spodziewał, że nagle kolejne 9 kartonów cebuli się nagle pojawi, nie? Cebula! Nie wiem, 54, 45, coś takiego, nie wiem, nie liczyłem. Musiałem I pamiętać. Do you like cebula, bula, cebula, bula. Lever, powiedz mi, kiedy zagrasz w Eurotrucka? Żeby co, transportować mango czy cebulę? Mango? Nie wiem, Eurotruck to chyba gra, którą mam najdłużej na liście życzeń i dalej nie kupiłem. Był za 8 zł nie tak dawno. Wiem, on często jest taki tani, ale mi się nie chce go kupować samego, wolałbym w zestawie z jakimś DLC od razu. No to są tam bundle. Wiem, ale akurat wtedy kupuję co innego zazwyczaj. Mango. Na przykład. Dostawa, Oliver, chodź. Czekaj, bo piję sokiem. Sok z mango. Sok z żółtym serem? Ty mango z żółtym serem brzmi ciekawie. Sok z żółtym serem. Sok z żółtego sera. Trzeba się kapieś i spytać. Ona jest z nas tą sera. Tak? Jest szczurem. Szczurkiem ratatunkiem. 63 cebule. Mamy dużo cebuli, tak jak dużo mamy mango. Do you like mango with cebula? Wolałem jak mango dochodziło, ale nie i drugi. Do you like mango with cebula? Yes, you do. Tu 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 tu. Mamy niebieskie chipsy? Nie, nic innego nie mamy, mamy tylko cebulę i mango. Okej. Okej. Muszę się z tym pogodzić, nie? Aż sklep upadnie, ale cebula się nigdy nie skończy. A tak Jezu, ile tej cebuli? Zaraz pobijemy rekord mango, nie? Jeszcze tylko kolejne tyle. Kolejne 8 ciężarówek. Wiem, że lubisz, dlatego tyle zamówiłem. Następny raz jabłka. Jabłka chcesz? Nie! Już mogę usiąść do komputerka i zamówię 10 ciężarówek. Jabłek. Nie rób tego. Ale powiedziałeś, że chcesz. Nie róbmy tego. Ale powiedziałeś, że chcesz. No to był żart. Ale ja nie rozumiem żartu. Jak powiedziałeś, że chcesz, to już to idę zrobić. Nie rób tego. Już to zrobiłem. No. Nasz sklep plajtuje, nie mamy rzeczy na półkach. Ciekawe czemu? Mamy cebulę. Zostawa, Oliver. Ale trzeba zrobić w sumie osobne półki na cebulę i mango, nie? Mhm. Takie całe sektory. Jezu, znowu już cebula, myślałem, że coś innego choć w końcu przyjdzie. Nie wiem, ja chodzę po parkingu. A wiesz, gdzie ja chodzę? Po cebuli. Pierwszy raz jak zobaczyłem stos cebul, to pierwsze o czym pomyślałem, to czy mogę tam skoczyć. A po drugie pomyślałem, dla po co mam tyle cebuli. Skakiwać to możesz w backrooms do dziury. Trzeba zrobić powtórkę lewy raz w backrooms. Tak jest. I bez Adidusa, żeby płakał.
No, ale pamiętam, jak się Adidas męczył w Bakrumsach. Wiem, że ciebie to bardzo cieszyło. W sumie śmiesznie było. Dlatego jak zrobimy bez niego, to będzie mu przykro. Będziemy złymi ludźmi. Tak, wtedy Adidas się popłacze. Pisał niedawno do mnie. O, dostawa, Oliver. A potrącił mnie samochód. Ale dobra. Już idę. To są znowu cebule. Tak. No 100 ciężarówek zamówiłem. Ile? 100. Czyli to dopiero 10% tego, co ma, tego, co ma być. Tak. Będziemy mieli cały sklep cebuli, wiesz? Będziemy tylko sprzedawać cebulę. Nic innego nie będziemy więcej sprzedawać. Chociaż półki zamówmy na te cebulę. Mamy półki. Na cebulę. Po co? Dostawa, Oliver. Gdzie przycisk włożyłeś od sklepu? Co? Gdzie przycisk od sklepu jest? O, coś innego niż cebulę. Gdzie przycisk ze sklepu? Jaki przycisk? No tu był przycisk, gdzie go wcisnąłeś? Ale który przycisk? No do zamykania i otwierania sklepu. Był taki? No, gdzieś go schowałeś, słyszę to po twoim głosie. Widzę go. Ale... Znalazłeś go? Mhm. Jak to zrobiłeś? No, zamknąłem sklep, żebyśmy mogli na spokojnie podokładać rzeczy po pladze cebuli, którą Oliver zamówił. Ja nawet nie dotykałem go, no dobra, dotknąłem go 3 razy, ale nie 10. Zamówiłeś tą całą cebulę, taka prawda. To nie jest prawda, zamawiałem mango. Jeszcze nie. Tylko nie doszło. Wiem, że zamawiałeś tą cebulę. Wiem, że to ty. To nie byłem ja. To byłeś ty. To nie byłem ja. To byłeś ty. Nie kłam. Nie kłamie, ja stwierdzam fakty. Ty lubisz cebulę. Lubię, ale bez przesady. Wolałem mango. Dostawa przyszła, rozpakuj. Ale dobrze, drodzy widzowie. Tutaj zakończymy ten odcinek, ponieważ Oliver kocha cebulę. Oliver jest zrobiony z cebuli. Tak jak ogry. Ogry mają warstwy, Oliver ma warstwy. Barson jest szczurem, ja jestem ogrem, Adidas jest. Do zobaczenia, drodzy widzowie. Na razie. Co się ma?